to jest piękna miejscówka, Satanen. I tu już widać zorzę polarną w zimie, nie? Tak, pięknie to widać. No. Satanen. 5 lipiec wyjeżdżamy, opuszczamy tą miejscówkę i zamykamy okna, bo komary, komary, komary. Żegnamy z Satanem komary. Oj, do góry, okienko do kieruny. Weszło tutaj to znaczy. No. Proszę, jaka woda ładna. Chmurki też piękne. Pogodę mamy wyjątkowo zmienną. Pogoda tak. Dlatego wybierając się na północ musimy być przygotowani w różne ciuchy od letnich. No to brakuje przede wszystkim porządnych peleryn. Peleryn od deszczu, uwel. Porządne peleryny by się przydały, bo... Tak. Tak, to mamy kurtki, nieprzemakane, rzesze. Peleryna jest tutaj wygodna, że wyskakujesz od razu. Zakładasz, że tak nie wątnie. Strzepniesz gdzieś później szybko wyschnie. A już z kotkami, to teraz się brane, to nie przemakane, ale to nie jest to samo. Czyli jedyna plus kurtek ocieplanych tutaj, że jest cieplej. Tak. No i komary mają przerąbane. Szukają tylko gołych, odkrytych miejsc. Warto wziąć sobie jakieś czapeczki świateczką taką. Aby tej ziemi nie stosować, bo tak nie wiem, jak zauważyłem na te komary. Północ ten zeleń za bardzo nie działa. Dobra, jakie mam ręce zrąbane. A ręce zesmarowałem. No. Jakie wielkie. Jedź dalej, jedź dalej tam. Mój rogacz. Jaki fajny. Z dzwoneczkiem. Z samego początku mamy przygody. No, ale to jest kamperowa przygoda, na co trzeba oczekiwać. No. Co tu oczekiwać? Mieliśmy kobietę, która po nagu się kopała. Żeby była laseczka, no dobra, ale dobra. Niech się kąpie po nagu, kajutkę mi oprzedziła. Nie patrz, bo nic tego nie będzie, jak się napatrzysz. No. Dałem sobie spokój. Później następny dowcip, to jest dowcip z psami. Kochani, ja wiem, że można lubić psy. Wszędzie są tabliczki, nie wolno kąpać psów. Na tych plażach, na tych pomostach, na tych... No dobrze, no kąpią psy, dobre, z tyszczami się. Dobra. I chwila wytchnienia. Kochaniutki tam załatwia swoje sprawy. A ja idę zobaczyć do lasu, co się tutaj dzieje w tym lesie. Zobaczcie, jakie te drzewa dziwne. A tu co się dzieje? Już jagodzina taka maleńka. Tam na dół, na południe. W Finlandii dużo, dużo wyższa i mchy takie są maleńkie. No, ale grzyby to powinny to być, tylko chyba jeszcze nie teraz. Bliżej września, tak mi się wydaje. Coraz tam na drogę wyjdzie jakiś renifer. Rozglądam się, czy tu nie wyjdzie jakieś zwierzątko. Zariselka. Kolejne miasteczko. Niedaleko granicy z Norwegią. Ja myślałam, że tu już tak nie mieszkają, a tu widziałeś jakie domy, tak wysoko. A tu tereny podmokłe, o Jezu. No, te domki takie szklane. Jesteśmy jakieś 100 km od granicy z Norwegią. Taki fajny potoczek. Kochaniutki mój, spróbuję. Coś tu może upoluję na obiad. Aniutki już się szykuje. A tu jest droga na Nordkap. I w tym potoczku będzie polował. Jak prawdziwy myśliwy. Piękny strumień. Przed chwilą był deszcz. Słoneczko teraz wychodzi. A ta chmura nas goni.
tam Ivalo. Ivalo. Jesteśmy w miasteczku Ivalo, niedaleko granicy norweskiej. Już tam dużo nie zostało. Z półtorej godzinki. Nie chodzi o godzinki, bo my tu na czas nie liczymy. Nie. Fajne miejsce. No wiesz, nie mogę. No. Kłopotliwe do tego, że jak tu znajdziesz sobie miejscówkę, jak tutaj miejsce jest. To wędkarza nigdzie nie spotkasz, nie ma się z kim spowadzić. No. Że ja tu nęcę, ja tu siedzę. No. I w tej jeziora tutaj mają setki kilometrów. Jaka fajna tam droga była znowu przez las, taka kładeczka. Piernicze, jaka tam góra skalista. Góry skaliste, jesteśmy po raz tam z nich. Żeśmy po raz mógł spalić. Nie, no fajnie, jest fajnie, to się zmienia. Co chwilę się to zmienia, to wygląd. To jesteśmy cały czas w jednym kraju, a mamy wszystkie w zasadzie możliwości klimatyczne, krajobrazowe. Pięknie. No w końcu przestało padać. Ta chmura tak nas ścigała. Dał nam się uciec. Trochę może będzie spokoju. Ale tu piękne miejsce trafiliśmy. O, kochaniutki, jedzie, goni mnie, bo ja tutaj wyskoczyłam obadać jaki tu teren. Pięknie tu jest, ale o tym to później. Kochaniutki, dajesz. Jest ławeczka, można sobie śniadanko zjeść. Piękne. Taka czyściutka woda. Kryształ. Można pić. Zimno, jak w październiku. Czuć, że jesteśmy coraz bliżej północy. Na co czekasz? Taka zdziwiona jest, że w lipcu siedzę w zimówce. A na co ty tak czekasz? Na rybkę czekam. O tu, na ten kamień? Tu ma przypłynąć na ten tarasik. Na ten tarasik? Ma się położyć? Już nie chcę ich łowić, tylko chcę się na nią popatrzeć. Zobacz. Nie ma sensu, no co to łowić. Wrzucasz jest. A tu przypłynąć. Nie ma żadnych roślinności, tylko same. No, uboga roślinność jest tutaj. No to co, idę pobiegać. Jesteśmy w fantastycznym miejscu na północy Finlandii. Wszędzie olbrzymie głazy, ale duże. Mówiłam kochaniutkiem, weź mi chociaż jeden. Nie, za ciężki, gdzie ja go wezmę? Ja myślę, że jak się kocha kogoś, to powinno się złapać jakiś głaz do samochodu, przyczepić. Jedziemy dalej, nie?
wszędzie głazy. No i ja się wybrałam do takiego jednego głazu i tam była kiedyś nora niedźwiedzia. Związana jest z tym legenda, że kiedyś szedł wędrowiec i był bardzo duży śnieg, taka zadyma była. A on się schował w tej jaskini, rano się budzi, patrzy, a tam niedźwiedź. Ale niedźwiedź się nie obudził, dlatego on szybko uciekł z tej jaskini. A ja teraz idę zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. To jest masa takich dróżek, ścieżek, kładek. Jak ktoś lubi chodzić, to na pewno będzie zadowolony. O, jeszcze. Jeszcze tam widzę daleko ludzi. O, to sobie można odpocząć. O, to wygląda jak nasze borówki. No, kochani, idziemy. Został nam tylko jeszcze kawałeczek do pokonania. Ciekawe, co tam będzie na górze. Czy to będzie już koniec? Czy jeszcze? U matko, jakie schody strome. Muszę się trochę przytrzymać. No jeszcze malutki. I co tam jest? No muszę trochę spocząć. Patrzcie. Patrzcie. Nie. Jeszcze tam tyle. A wiecie co? Chyba spidalam stąd. Idę wyżej. Tylko już nie tak szybko. No i kochani, weszłam. Weszłam na samą górę. I teraz zobaczcie. Warto było. O, kochaniutkiego zostawiłam na dole, ale spójrzcie, czuwa nade mną. Takiego niedźwiedzia możecie spotkać w lesie. Zobaczcie jaki. A takiego możecie spotkać jeszcze dalej.
są różne naklejki. Będzie tu i moja. To jest sklep z pamiątkami. Idę do kochaniutkiego. Chyba mnie nie zostawił. Dlaczego tu fajny niedźwiedź? Jest i nasza. 60 plus. Jest tyle. Tak fajnie! Jest tam jakiś zwiat, zobaczcie. Cała familiada. Czy nam jedzie? Jedzie. Dobra, dobra, jedźmy, coś jedzie. Kolejne miasteczko. Przystań jest, może by tam pojechał na to przystań. Tak. Idziemy na most. Tak, tu są domy. Tak, dla mnie. Tu Anioki. O, jaki fajny. Katamaran. No, fajne. Idziemy, idziemy. No, taki kochanie, nie tak? Nie zawsze przed. A jak zamarznie jezioro? Nie, no, pojedziemy. Suweniry, czyli pamiątki. I wszędzie plac budowy. Śpieszcie się, śpieszcie, bo zima za pasem. To ty nie wiadomo kiedy, nie? Ja się boję. Pojutka, zobacz. O matko boska! Pojutka, mówiłem ci w domu. Tak wyglądają drogi w domu. Jedziemy z powrotem. Trzeba się o to zastanowić. No. Jak my jedziemy do tego? Byle nie było deszczu, jedziemy. No, nie da się jechać cały czas z góry. No nie. Deszczyk pada. Dziesięć procent, tak? Pochyłość. Nie jest to deszcz. Dużo, ale jak na ten nasz samochód, to jest zajebiście dużo. Później się tam na górę wcisnąć. Się rozpędzasz. Teraz będziemy mieli stację.